naszym kolejnym zadaniem jest wyznaczenie dziedziny takiej funkcji. F od x równa się w liczniku x plus 4 w mianowniku x kwadrat minus 4x. Właściwie, co to jest dziedzina funkcji? Dziedzina funkcji to jest zbiór takich x-ów, dla których funkcja istnieje, czyli na poziomie licealnym można powiedzieć, że to jest... są takie x-y, dla których funkcja nie przyjmuje wartości nieskończonej. Czyli po prostu w liczniku może być cokolwiek właściwie, a w mianowniku nie może wyjść 0, bo wtedy funkcja przyjmie nam nieskończoną wartość. Więc mianownik zostawiamy sobie bez zmian i musimy rozwiązać taką nierówność x kwadrat minus 4x nie może się równać 0. Wyciągniemy sobie x przed nawias i mamy x w nawiasie x minus 4 nie równa się 0. Mamy dwa rozwiązania. Pierwszy x nie może się równać 0, a drugi x minus 4 nie może się równać 0, czyli x nie może się równać 4. Stąd dziedziną funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste bez 0 i 4.